Katowice. Na 26. gali wręczania laurów umiejętności i kompetencji spotykamy się z szefem Rady Regionalnej Izby Gospodarczej, ale także i Krajowej Izby Gospodarczej, premierem Januszem Steinhoffem. Witamy serdecznie. Panie premierze, skoro ćwierć wieku za nami, przynajmniej w przypadku tej nagrody, czy można powiedzieć, że to jest też takie jakby przełomowe 25, znaczy znaleźliśmy się w przełomowym okresie, to znaczy skończyło się pewne pokolenie, mamy czasy sukcesji i być może mamy ten moment, kiedy małe firmy w końcu będą chciały być dużymi, średnie wielkimi, a polskie firmy będą chciały wychodzić na zagraniczne rynki. Ja mam nadzieję, że tak będzie, panie redaktorze. Ja oceniam te lata transformacji bardzo dobrze. Polska jest w tym miejscu w historii, o jakiej moje pokolenie nawet nie marzyło jeszcze 30 lat temu. Jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy w NATO. Jesteśmy krajem, który najszybciej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej się rozwija. To zdecydowanie jest sukces. Sukces porównywalny z tym, chociaż dużo bardziej znaczący, jakim mieliśmy do czynienia w dwudziestoleciu międzywojennym. W tym roku jest setna rocznica odzyskania niepodległości, a w przyszłym roku jest 30. rocznica odzyskania III Rzeczpospolitej, prawda? Trzeba mieć tą świadomość, że to jest okres podsumowań, to jest okres, w którym możemy zastanowić się nad racjonalnymi kierunkami rozwoju polskiej gospodarki. Myślę, że przeszliśmy najtrudniejszy okres dostosowania gospodarki postsocjalistycznej, izolowanej od normalnych mechanizmów rynkowych, do gospodarki rynkowej. Natomiast teraz przyszedł okres rozwoju, ekspansji polskich przedsiębiorców. Mnie najbardziej cieszy to, że jesteśmy potężnym eksporterem. 200 milionów euro to jest eksport, 200 miliardów, przepraszam, o którym też nie marzyliśmy 20 lat temu. Ale czy ważna jest ta pewna zmiana stylu myślenia? To znaczy jakby, przepraszam za tą metaforę, przestaliśmy siedzieć i czekać na inwestorów, a zaczynamy tą naszą gospodarkę bardziej tak popychać i trochę bardziej nią sterować. Panie redaktorze, zarówno potrzebne są inwestycje prywatne, inwestycje państwowe w infrastrukturę, jak i bezpośrednie inwestycje zagraniczne, których w Polsce jest dużo. Wartość tych inwestycji i ilość miejsc pracy to jest bardzo znaczący czynnik w polskim PKB, czyli w produkcie krajowym brutto. Natomiast Polska po pierwsze musi zwiększyć inwestycje. Jeżeli myślimy o przyszłości, to miarą optymizmu w przewidywaniu przyszłości jest poziom inwestycji. Z tym jest nie najlepiej w tej chwili, ale to wynika z różnych czynników. Nie w tej chwili miejsce, aby rozwodzić się nad przyczynami tego stanu, ale mam nadzieję, że polska gospodarka się będzie coraz szybciej rozwijała, bo jeszcze raz podkreślam, rosnący eksport do krajów Unii Europejskiej i nadwyżka eksportu nad importem to przede wszystkim sygnał, że polska gospodarka jest coraz bardziej konkurencyjna, że dajemy sobie radę na bardzo trudnym, konkurencyjnym rynku Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był premier Janusz Steinhoff. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Radio Katowice.